idea tego spotkania i właśnie w powiązaniu z osobą błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego zrodziła się w trakcie podróży do Warszawy na uroczystość beatyfikacyjną. Uznaliśmy, że dla tego środowiska osób represjonowanych ta postać z takim życiorysem i z taką wrażliwością serca byłaby najpiękniejszą postacią patronalną. I uznaliśmy, że skoro jest już dzień liturgicznego wspomnienia, to ten dzień jest najlepszą datą na takie spotkanie, a miejscem, dla którego to spotkanie można by było zorganizować, to właśnie duchowa stolica naszej diecezji, czyli Dom Matki Cierpliwie Słuchającej. I dlatego tutaj jesteśmy. Mamy cichą nadzieję, że ta inicjatywa zostanie spopularyzowana szerzej niż tylko w naszej diecezji dla podkreślenia roli tego miejsca w kontekście tego przełomu 89 roku. To nasze zgromadzenie koronacyjne, które zebrało 120 tysięcy pielgrzymów i całą konferencję Episkopatu Polski jako forma też dziękczynienia za odzyskaną wolność. Ta okoliczność historyczna 18 czerwca 1989 roku w powiązaniu z tym środowiskiem nabiera szczególnego znaczenia i szczególnej mocy i mam cichą nadzieję, że to miejsce stanie się miejscem spotkań dla tego środowiska nie tylko w strukturze ziemi lubuskiej i głogowskiej, ale ogólnopolskiej.